Tegoroczne obchody Święta Granitu strzegomianie świętowali nieprzerwanie przez 3 dni. Wszystko to za sprawą dodatkowej okazji, jaką były obchody 770-lecia praw miejskich Strzegomia. Strzegomianie rozpoczęli więc świętowanie już 15 czerwca, a główną atrakcją tego dnia była niewątpliwie uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której wręczono odznakę honorowego obywatela Strzegomia profesorowi Janowi Chmurze. Bardzo proszę pana burmistrza o wręczenie medalu, a ja wręczę dokument potwierdzający ważność. Kto by się spodziewał, że po upływie tylu lat chłopak z ziemi strzegomskiej, z Międzyrzecza, a wstąpił w liceum ogólnokształcącego w Strzegomiu, dostąpił tak zaszczytnego wyróżnienia. Profesor doktor habilitowany Jan Chmura pełni obecnie funkcję dziekana na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, zaś nagrodę honorowego obywatela Strzegomia otrzymał za działalność na rzecz środowiska lokalnego. Mimo iż już nie mieszka w Strzegomiu, stale, jak często mawia, odwiedza swoją małą ojczyznę. Niezwykłe jest także jego zaangażowanie i chęć, by wspierać strzegomską młodzież. Jednak mimo tak wielu widocznych zasług, sam nagrodzony nie krył zaskoczenia. Jest to dla mnie szczególny dzień, szczególne święto, bo muszę powiedzieć, co prawda na rzecz społeczności strzegomskiej, tej naszej małej ojczyzny, świadczę wiele różnych działań, ale mimo wszystko nigdy nie spodziewałem się, że właśnie dostąpię tak wielkiego zaszczytu i otrzymam dzisiaj z rąk najwyższych władz miasta Strzegomia to zaszczytne wyróżnienie honorowego obywatela Strzegomia. Jest on niezwykle mocno związany ze Strzegomiem, gdyż to właśnie tam ukończył liceum ogólnokształcące i tam mieszkał. Jak profesor wspomina Strzegom z lat młodzieńczych i jak wiele się zmieniło od tamtej pory? Tu przede mną jest budynek, którego nie było, bo był zburzony. Wchodziłem przez 4 lata do liceum i pamiętam, jak rozbierano ten budynek i pamiętam, jak ten budynek budowano. Ruiny, zgliszcza, zbombardowane kamienice, widok przerażający. Dzisiaj nasze miasteczko powstaje z kolan, rozwija się bardzo dynamicznie dzięki wspaniałym ludziom, którzy kierują miastem i gminą. Cieszę się ogromnie, że mogę wspierać te różne inicjatywy, które są wspólnie podejmowane i cieszę się z tego, że ta nasza mała ojczyzna, ziemia strzegomska, rozwija się w oczach. Profesor Jan Chmura dołączył więc do zaszczytnego grona honorowych obywateli miasta. A jak do tego doszło i kto był wnioskodawcą? Byłem radnym, kiedy wnioskowałem, składałem wniosek, kiedy byłem radnym. Przyszło mi wręczać ten tytuł już jako burmistrz. Znam pana Chmura od lat, wiem, ile zrobił dla młodzieży strzegomskiej, ile zrobił dla ochrony zabytków i podziwiam jego pracę naukową. Wniosek na pana profesora był złożony już 2 lata temu, ale w związku z tym, że no, Rada Miejska ma taki swój harmonogram, że nie przyznaje w roku iluś tam honorowych, tylko jednego, w tym roku będą 2 wyjątkowo, po prostu musiał odczekać troszeczkę. Intencja była taka, że chcieliśmy uhonorować 2 profesorów. 2 lata temu dostał profesor Nicieja, to jest profesor Chmura. Jest to takie pokazanie miastu, że stąd wychodzą wielcy ludzie, choć pochodzą, tak jak profesor wspomniał, z małej wiosteczki pod Strzegomiem. Można osiągać szczyty sukcesów naukowych, ale też tak i tych społecznych, bo przecież to nie tylko za działalność naukową jest ten honorowy obywatel, a także za działalność społeczną na rzecz gminy Strzegom. W sobotę zaś, 16 czerwca, odbył się między innymi turniej rycerski, a także turniej szachowy, w którym stawką był puchar przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu. Oczywiście, jak każdego dnia, prezentowano także liczne występy artystyczne dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli gminy Strzegom. Najwięcej zabawy jednak czekało na strzegomian w niedzielę 17 czerwca. Już o godzinie 10 otwarto 27 regionalną giełdę minerałów. Te minerały, które mogliśmy tu zobaczyć, to są minerałami z całego świata praktycznie. Mamy 2 te kategorie, minerały polskie, minerały świata, czyli są i wystawcy takich minerałów i takich. W tym roku była przewaga minerałów tutaj ziemi strzegomskiej, czyli minerałów polskich też, polski można powiedzieć, bo piękne agaty też były.
Przekrój jest różny, do dzisiaj jest możliwość i możliwości dość szerokie tego zbieractwa w tym kierunku. Są wymiany, zbieracze są długoletnimi zbieraczami, czyli mają piękne kolekcje, na przykład piękna kolekcja pana Józefa Domańskiego, minerałów kwarców strzegomskich, naprawdę piękna, jest co zobaczyć. Wystawców mieliśmy jak na dziś 20, byli wystawcy, czyli zbieracze minerałów, byli producenci biżuterii z minerałów, tych były 3 stanowiska. Goście też i zwiedzający dopisali, w sumie to 200-300 osób odwiedziło tą giełdę. Ogólnie wrażenie chyba było dobre, dość dużo nagród, bo sponsorzy byli. Wystawcy, bo przeprowadzałem rozmowy z wystawcami, są zadowoleni z tej giełdy. Pierwszy raz robiliśmy w tym obiekcie takim historycznym, po odnowie, rewaloryzacji, czyli ładny obiekt. Czyli ogólnie chyba 27. giełda, która już przejdzie do historii, spełniła swoje zadanie, jest wpisana w to święto granitu, święto ziemi strzegomskiej. Myślę, że dla tych, co chcieli odwiedzić i znają się trochę na tych minerałach, i dla zbieraczy, wystawców, była dobrym takim elementem organizacyjnym. Głównym punktem dnia był natomiast 5. turniej rajców Księstwa Świdnicko-Jaworskiego rozegrany w Parku Miejskim. Udział w nim wzięło 7 drużyn, które zapewniły mieszkańcom i przyjezdnym gościom rewelacyjną zabawę. Zasady są jasne, znamy je bardzo. Będziemy walczyć, ale wygrać na pewno nie wygramy, bo będą lepsi dzisiaj na pewno od nas. Myślę, że bardziej dzielnych już bym nie znalazła w Świdnicy. Patrząc na zmagania i walkę moich rycerzy, jestem z nich bardzo dumna i wierzę w to, że zwyciężymy i że kolejny turniej będzie już w Świdnicy. Czyli w przyszłym roku spotykamy w Świdnicy 6. turniej rajców. Tak myślę. Jestem pełna wiary. Były potyczki, pokazy tańców czy narzędzi tortur, a rajcy mieli możliwość zmierzyć się m.in. we wspólnym marszu na drewnianych nartach czy okręcaniu się na czas wokół kręciołka. Ostatecznie wygrała drużyna z miasta Świdnica, która niejako swoje zwycięstwo wychodziła. Przez całą niedzielę na strzegomskim rynku układano także granitowe serce, co stanowiło nie lada gratkę dla wielu przybyłych tego dnia strzegomian. Można więc śmiało powiedzieć, że tegoroczne święto granitu strzegomskiego zaowocowało wspaniałymi uroczystościami i koncertami, podczas których każdy znalazł coś dla siebie.